Europa Środkowa, Polska, Dolny Śląsk. 130 km od Wrocławia leży Szklarska Poręba. Od lat przyjeżdżają tu trenować biegacze długodystansowi z całej Polski. Legenda mówi, że specyficzny mikroklimat sprawia, że warunki w Szklarskiej są niczym w alpejskich stacjach wysokogórskich, choć Szklarska leży nie wyżej niż 800 metrów nad poziomem morza. Nie wiadomo, ile jest w tym prawdy, ale prawdą jest, że od lat przyjeżdżają tu najbardziej utytułowani polscy długodystansowcy, chyba jednak głównie ze względu na dobrą biegową infrastrukturę, górskie, długie i wygodne trasy, świetnie nadające się do biegania, stadion. Jednak wyczynowi maratończycy upodobali sobie kilkukilometrowy fragment asfaltowej drogi biegnącej zboczem Gór Izerskich w stronę Świeradowa-Zdroju, za tak zwanym zakrętem śmierci. Z lotu ptaka widać, dlaczego zakręt ten ma taką nazwę. Jest bardzo ostry i przy dużej prędkości i śliskiej nawierzchni można byłoby łatwo polecieć w dół. Jest tu na szczęście murowana bariera. 7,5-kilometrowy odcinek drogi oznaczony jest co 500 metrów. To tutaj trenują najlepsi, biegając czasami wiele kilometrów tam i z powrotem. Dzisiaj będziemy świadkiem, jak wygląda trening rekordzisty Polski w maratonie Henryka Szosta, który przygotowuje się do startu w maratonie w Fukułowcu. Henryk Szost i Michał Kaczmarek, dwaj czołowi polscy maratończycy. Powiedzcie, co to będzie dzisiaj za trening? Dzisiaj biegamy taki, ciężko powiedzieć, można to ująć jako fartlek dla nas, bo przy tych treningach, które robimy tempowych, to może nie jest to do końca trening. Jest to taki bieg zmienny, kilometr na kilometr. No, będziemy się starali dostosować się przede wszystkim do warunków atmosferycznych, jakie są dzisiaj, bo jest dość chłodno i przede wszystkim to, co właśnie jest największym problemem, to jest wiatr, tak? I mamy takie zalecenia właśnie od trenera, że mamy dostosować szybkość do warunków, czyli no nie będziemy, jak to się mówi, rzeźbili, tak? Jakoś specjalnie, bo mamy już za sobą akurat w ciągu 3-4 dni dwa takie bardzo mocne treningi, jeden tempowy, druga taka bardzo mocna 30, biegana też w tempie zmiennym, także będziemy na pewno starali się dostosować do warunków atmosferycznych, ale to ma być coś w tym stylu, że te szybkie odcinki mają być w granicach 3 minut, a wolne w granicach powiedzmy 3:30, tak zależy. No mówię, to wszystko jest zależne, bo jeżeli będzie mocno wiało, jak zrobi tak zwaną ścianę z wiatru, no to będzie 3:05 albo 3:06. No. Chodzi o to, żeby budować tą formę, tak, tym treningiem, a nie żeby się na tym treningu zajechać. Tym bardziej, że tak jak mówię, dosłownie jeden dzień przerwy była bardzo mocna 30 i w piątek było bardzo mocne tempo, trójki, także też bardzo mocno biegane, także dzisiaj tak postaramy się zrobić to, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. No powiedz, Henryk, bo tutaj pierwszy raz widzę teraz jakiś twój fan napisał na asfalcie tutaj tak. Twój rekord polski, to tak. Jest jakaś nowa sprawa, tak? Znaczy się, to akurat taka sytuacja wyszła dziwna, bo Mariusz Giżyński z Grzegorzem razem mierzyli tą trasę takim kółkiem policyjnym tutaj. Jest bardzo dokładnie wymierzona teraz trasa, to 7,5. No i dawniej był tutaj taki napis good luck, tak? No i postanowili, że zmienią na jakiś inny napis, no i tak mnie uhonorowali. No bardzo takie miłe, tak, że coś takiego zrobili, fajnie się poczułem. Chociaż no nie wiem, czy zasługuje na to, żeby tak najbardziej topową trasę oznaczyć akurat moim wynikiem. Nie no, jak nie ty, to kto? No to w takim razie teraz rozumiem, że tak będzie nowa tradycja, że jeżeli ktoś pobije rekord polski, to się zmazuje to. Dokładnie, i się na nowego rekordzistę tutaj. Jak najbardziej jestem za. No dobra, no to będziemy patrzyli, co się dzieje na treningu. Jakoś się jeszcze przebieracie? Tak. Trzeba się napić, będzie zulano. Aha. I w tamtą stronę. Od którego momentu macie zacząć szybciej? Od jedynki. Pójdziemy już około 3 minut. Aha. Thank you.
No, ruszyli. Trudność treningu w skali od 0 do 10, od 1 do 10. No, bardzo mocny wiatr, także nie wywiada, ale powiedzmy, że dzisiaj to tak ósemka przez wiatr, tylko i wyłącznie, bo te kilometry nawet pod górę, ale z wiatrem szły wszystkie w granicach praktycznie 2,56. A te w dół, ale pod wiatr to 2,59, także przede wszystkim pomiędzy 5 a 7 kilometrem ściana. Ale to jest trening, tak? Trzeba trenować, trzeba się przygotowywać, w jakich warunkach się ma. Moim zdaniem tutaj Śląska Poręba nam dopisuje, jeżeli chodzi o pogodę. W tym roku oby tak dalej. W sumie dla nas taka temperatura jak dzisiaj całkiem dobra, nie jest za ciepło. Jest to, że nie pada, nie ma opadów ani deszczu, ani śniegu, także jest okej, no. Po prostu też ten trening był dla nas troszeczkę cięższy niż zwykle, bo robiliśmy kilka, tak jak mówię, zespół bardzo mocnych treningów. Ja bardzo mocno czułem tą 20 w Paryżu i później kilka mocnych treningów w tej 20, to się trochę nakłada, no ale nie widać po szybkościach dzisiaj. Strasznie mocny wiatr, nie? Na razie założenia takie jak były, czy jakieś modyfikacje? Nie, wszystko jest tak, miało być. Średnia. Aha, Helia mówi, że średnia szybkich kilometrów to 2,59. Teraz odpoczywają po 3,26. Zostają ci jeszcze właściwie 2 tygodnie mocnego treningu, tak? Przed tą wokółoką. 3. Można powiedzieć, że tak do na pewno za 7 dni to jeszcze ja trenuję mocniej, tak? Do startu, czyli jakiś akcent w tym tygodniu i 2 tygodnie jeszcze takiej wytężonej pracy. No i tydzień można powiedzieć, nie wiem czy można to nazwać odpoczynkiem, tydzień takiego wypuszczenia, tak? Później znowu dieta i także tak można powiedzieć, że dla mnie to do samego końca jest takie lekkie udręczenie, jeżeli chodzi o treningi, tak? Thank you.
Tak? Ale to jest pozdrowienie czy wkurzenie? Wkurzenie. Aha. Zdecydowanie. A może pozdrowienie? Nie bardzo. Może wiedzą, że to właśnie Henryk Szost biegnie i pozdrawiają. Oby. Olga. Tu się pracuje, co? Zakręcie śmierci, czy za zakrętem śmierci. W każdych warunkach i z każdym treningiem. No i duża zasługa jego też w tamtym roku w tym moim wyniku 2.8, bo w olimpiadzie byłem dość mocno zmęczony, troszkę mało zmotywowany do treningów, bo w roku ten trzeci maraton to już było trochę dużo dla mnie. To byłem trochę zmotywowany, a Michał wziął na siebie ciężar prowadzenia wszystkich treningów. Pracował pode mnie. No i wyszedł. W tym roku Michał też jest tutaj na obozie i też ze mną pracuje. Mam nadzieję, że będzie też dobry. Choć ten rok jest dla mnie cięższy trochę i z powodu tej kontuzji, długiej przerwy, ciężki powrót był do treningu. Tak naprawdę nie czuję się tak jakoś super przygotowany, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. W tamtym roku w Kłoki też nie robiłem jakichś wielkich treningów, bo wyszło 2.8. Po prostu chciałbym przyzwoicie tam powiedz potwierdzić się przed Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, pokazać się sponsorowi. Zaczynają ostatni szybki odcinek. Pokazać się jak gdyby w moim klubie, tak, że dalej jestem wartościowym zawodnikiem, maratończykiem. Także mam nadzieję, że wytrzymam, że Michał wytrzyma i że wynik będzie dobry. A Michał, ty się do czego szykujesz teraz? Tylko Mistrzostwa Świata w Suriname. To jest na tydzień przed Fukuoką, tak? Tak, to jest dokładnie na tydzień przed Fukuoką. Tak jak Henryk wspomniał, no w tamtym roku podobna bardzo sytuacja, bo Henryk biegał w Fukuokę, ja tydzień przed La Rochelle. Także mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będzie nam bolało i damy radę podnieść każdy z nas swój osobny sukces. Thank you.
to będzie koniec. Jesteśmy na słynnym zakręcie śmierci. Jaki wam dystans wyszedł? 14 km. Ile było tych szybszych w końcu powtórzeń? 7 szybszych, 7 wolnych. Wolny, łączna średnia 3,12 na kilometr. Sumuje 14 km. Aha. Mieliśmy takie małe widełki od trenera, które mogliśmy wykorzystać przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych. Żebyśmy je wykorzystali po prostu te dwa. Może było odcinki zrobić mniej. Jakbyśmy to zrobili, bo ja już po swoim doświadczeniu zauważyłem, że lepiej się nie dotrenować przy maratonie niż przetrenować. Także tu bardzo trzeba uważnie jak gdyby manipulować przy tak mocnym treningu dzisiaj, bo na zmiennym biegu można powiedzieć takie szybkości, powiedzmy 2,58 szybko i powiedzmy 3,26 gdzieś tak wolno, bo tak gdzieś się to chyba kręciło, czy nawet 3,25, to no to jest dość mocny trening przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych, nie?